Kolejne bardzo ciekawe zapytanie dotyczące dużej wady wzroku i pracy przy komputerze zadała mi internautka ze wschodniej Polski. Czy wada wzroku około minus 6 dioptrii wyklucza takie prace, takie zajęcia przy narażeniu na monitor ekranowy? Witam, panie doktorze. Mam pewien problem, a właściwie mój mąż, który ma 46 lat, no ja mam 48 w chwili obecnej. I od dwóch lat szuka pracy. Wcześniej przez prawie 16 lat był nauczycielem, i otóż mąż znalazł prac, pracę w biurze i dostał skierowania na wstępne badania. Wynik tych badań był taki, że okulistka zakwestionowała mu wadę wzroku minus 6,5 i minus 6,25 i uznała, że nie kwalifikuje się na proponowane stanowisko przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin. Zszokowani tą wiadomością, zaraz następnego dnia udaliśmy się do innego okulisty, aby przebadał jeszcze raz oczy męża i aby powiedział, czy faktycznie istnieje taka przeszkoda, że nie może pracować przy tym komputerze. No, lekarz był tutaj zdziwiony opinią tegoż to lekarza drugiego, tego medycyny pracy i powiedział, że że no w sumie że fatalnie mąż trafił na taką osobę, która być może złośliwie lub pod niechcenia podeszła do sprawy. No mało tego skonsultował telefonicznie wynik swoich badań, swojego badania ze swoją koleżanką po fachu, pracującą w dziedzinie medycyny pracy. Ona również stwierdziła, że nie widzi żadnych przeciwwskazań do podjęcia tej pracy. Dlatego dziś mąż złożył wniosek o ponowne przeprowadzenie badań w całości. Natomiast moje pytania są następujące. Czy przy tej wadzie może pracować przy komputerze? Jakie istnieje prawdopodobieństwo, że przy ponownych badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zmienią kwalifikacje i orzekną, że jest zdolny do podjęcia pracy, czy jak to w życiu bywa, robią to niechętnie? No i w jaki sposób podchodzi się do tego odwołującego od decyzji? Czy przypadkiem nie jest tak, czego on chce tu uzyskać, przecież i tak jest? Niezdolny do pracy, co, co raz mu już zostało udowodnione. Moje osobiste podejście do sprawy jest trochę emocjonalne, że jeżeli faktycznie jest zdrowy, bo jest, chociaż każdemu zawsze można udowodnić, że nie każdy jest do końca zdrowy. No w sumie, jeżeli jest zdrowy, to nie ma się czego bać i wszystko będzie załatwione pozytywnie. Tylko nie wiem, jak się to ma do tego mojego podejścia, dotychczasowa opinia tejże pani okulistki i czy na podobnych. Ludzi nie trafi mój mąż w ośrodku wojewódzkim. Proszę o odpowiedź, gdyż sama za bardzo nie wytrzymuję nerwowo. Myślałam, że te badania są formalnością, bo sama przechodzę co trzy lata i od 1 sierpnia, że będzie wreszcie pracował, że będzie jakieś to odciążenie dla domowego budżetu. No ale gdy usłyszałam przez telefon od męża te rewelacje, to z wrażenia z pracy po prostu zemdlałam i obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim odpowiadając w sumie na to pytanie. No, teoretycznie nie mogę wykluczyć, że okulista wykrył jakieś dodatkowe schorzenie, które wyklucza pracę przy tym monitorze ekranu, ekranowym. No ale w tym momencie powinien no, wsiąść z pacjentem porozmawiać no i uświadomić go co z tym wzrokiem, czy z tymi oczami, czy z tym narządem wzroku się złego działo. No Prywatnie uważam, że odwołanie tutaj do wojewódzkiego Ośrodka Medycyny pracy zdecydowanie rozwiąże, ten problem. Natomiast postępowanie orzecznicze tego lekarza jest wyrazem naprawdę jakiejś bardzo szeroko pojętej profilaktyki szkodliwego wpływu monitora komputera na zdrowie pacjenta. No, siedzę sam godzinami przed komputerem. No być może minus 6 nie mam, mam trochę mniej, minus 5. No ale jakoś mi to w życiu, że tak powiem, na złe nie wyszło. Natomiast moja osobista opinia jest taka, że całe zamieszanie właśnie związane z komputerami w pracy czy monitorami ekranowymi w pracy służy tylko odciążeniu Narodowego Funduszu Zdrowia za płacenie za te okulary korekcyjne, prawda? Bo musi płacić pracodawca, a nie, a nie Fundusz Zdrowia. Natomiast no, dzisiejsze monitory w sumie wydaje mi się, że nie mają aż takiego zbytniego wpływu na zdrowie. No jestem tutaj jeszcze raz, powtarzam, naocznym przykładem. Spędzam przed tym komputerem całe godziny. No, być może masz jednak odmienne zdanie. No, być może Cię też interesują podobne tematy. Zapraszam oczywiście do komentarzy tego filmu, wideo. Również możesz tutaj odwiedzić mojego bloga, lekarzpracy.pl. Znajdziesz tam całe mnóstwo użytecznej informacji właśnie na temat szeroko pojętych badań do pracy, nie tylko przy komputerze. Nie tylko przy monitorze ekranowym. Także no ciekawa sytuacja, że ktoś chce pracować, a tutaj druga osoba mu go do tej pracy nie dopuszcza. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.